Cześć, słuchajcie, pytałem mnie koledzy, co zrobić, bo zobaczyli u mnie w uprzęży taki patent, żeby haczyki od Spida, gdy się już przygotowujecie do startu na startowisku, już macie Spida podpiętego belkę do, do paralotni, te haczyki lubią się czasami po prostu poluzować i normalnie się rozpiąć, bo one dosyć łatwo jak są, czasami wyjdą. Mi też się to nieraz zdarzyło, więc sobie wymyśliłem taki prosty patent. To jest haczyk, założymy, że to jest haczyk od uprzęży, a to jest haczyk od paralotni więc w haczyku od uprzęży wprowadziłem sobie taką mam tutaj sztywną, dość grubą przez oczko przeprowadzoną gumkę jak widzicie, na końcu ma węzełek, żeby nam nie w... Wypadło. Ona jest dość tywna, dość gruba mocna, tego musicie sobie gdzieś znaleźć. Zrobiłem supełki, żeby się nie i przypaliłem, żeby się nie to nie rozwarstwiało i żeby nie przepadało. Następnie yy, na stałe już mam sobie przeprowadzam sobie przez to główne oczko haczyka i mam coś takiego. To nam tutaj ładnie sprężnuje ta gumka, bo ona jest dość sztywna. I teraz tak, gdy chcę sobie tutaj mam haczyk od uprzęży, tak jak widzicie, a załóżmy, że to jest haczyk od paralotni. Więc zakładam go standardowo tak jak zawsze, przy czym tutaj sobie z tej strony naciskam, naciągam tą gumkę, przekładam sobie standardowo haczyk, puszczam tą gumkę, żeby skoczyła mi, jak widzicie, z tej strony. W ten sposób ta gumka zablokowała nam ten haczyk. On samo istnieje, jeszcze nie zdarzyło się, żeby mi wypadł. I jest jakby ten węzełek jeszcze dodatkowo to blokuje, więc jest jakby zablokowany. On nie ma szans teraz, żeby nam wypaść na startowisku. Możemy spokojnie startować, raczej się nie. Mi się nie zdarzyło to. W przypadku, gdy chcę go odpiąć, nie ma tu żadnej trudności to leciutko chodzi, bo też sobie za węzełek naciągam to. Naciągam gumkę, jak widzicie. Mam zluzowane, normalnie wypinam od cały patent cały patent z gumką. Mam nadzieję, że wam to może mi to pomogło. Jak chcecie to sobie to zastosujcie. Pozdrawiam, cześć, do zobaczenia na górce. Hej.